ja się z tobą będę jednoczył, nie będę z nich korzystał. Dzień dobry, pomysłem na dzisiaj, ścieżka Hochbergów i zamek w Książ. Właściwie to dwa zamki, zamek Stary Książ i ten Książ właściwy, ten taki duży, ładny, trzeci co do wielkości w Polsce, zaraz po Wawelu i zaraz po zamku w Malborku i po zamku na Wawelu. Ciekawie nam się wycieczka zaczęła, bo nie chciałem parkować na tym parkingu przy zamku Książ, no żebyśmy mieli cel, do którego idziemy, bo liczy się, jak pamiętamy, sama droga. Więc nie, żeby od głównej atrakcji iść gdzieś, tylko właśnie iść do głównej atrakcji. Więc samochód zostawiliśmy gdzieś na północy Wałbrzycha, w takim miejscu, że pierwsze co, jak tylko zgasiłem silnik, to ja sobie przypiąłem na mapie pieniaskę, żebyśmy w razie czego trafili. Odeszliśmy sobie jakiś kilometr i też mamy następną rzecz, to charakterystyczna żółta wieża kościoła, która będzie nam służyła do powrotu, bo na razie znajdujemy się poza szlakiem i szlaku czerwonego do tej ścieżki Hochbergów szukamy. Więc dzisiaj będzie mniej wymagająco niż ostatnio na Śnieżce i to całe szczęście, bo ciężko było się rano z łóżka zwlec. Przewidywana długość wycieczki tej ścieżki Hochbergów to wyliczyłem między 7 a 10 km. No tutaj chyba już się niczego nie da zwalić, no bo to jest ścieżka dydaktyczna, przyrodnicza, to nie jest już coś super wyprawowego, więc tutaj myślę, że do tej dychy powinniśmy teoretycznie się szczęśliwie zamknąć. No to idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Punktem pierwszym będzie znalezienie szlaku. Punktem drugim ma być znalezienie starego zamku w Książu. Później ma być fajna ścieżka z mega jakimiś widokami takimi ładnymi i to będzie chyba najfajniejszy punkt tej wycieczki, że sam zamek Książ, zamkiem Książ, ale widok tego zamku na tle właśnie tutaj gór i tak dalej. Podobno widziałem w internecie, że to bardzo ładnie wygląda. No i koniec końców sam zamek Książ, ten taki główny funkelnówka ładny, nieśmigany. To idziemy znaleźć ten szlak. Jeszcze raz. Punkt pierwszy się zrealizowało, minęło jakieś 10 minut, jak sobie szliśmy od ostatniego wejścia i znaleźliśmy oznakowania szlaków, bo znajdujemy się tak dokładnie w Książańskim Parku Krajobrazowym. Dobrze mówię? I tutaj ja tutaj walczę z mapą. Ja zawsze mam te swoje ulubione comfort map. Tym razem dla obszaru nas interesującego comfort map nie znalazłem, albo być może nie było akurat w sklepie. I mam mapę Express Map. Ona też jest niby laminowana, ale ona mi bardzo nie pasuje. Łączenia stron, raz że łączenia stron są takie, że w Comfort Map mamy zgięcia, po prostu tutaj jest pusta folia. Dzięki temu ta mapa z nami nie walczy. Tutaj mamy jeden wielki arkusz papieru zaklejony plastikiem, więc składanie tego to jest straszna masakra. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Ja pierwszy raz z tej mapy akurat tej firmy korzystam. To jest raz. Dwa. Jest dziwnie podzielona. Tak wczoraj w Sudetach, jak i tutaj, to większość tych kluczowych atrakcji jest gdzieś na łączeniu tych załamań mapy. Więc bardzo irytująca tak w terenie rzecz. Więc to chciałem wtrącić. My się udamy teraz w kierunku zamku Książ, szlakiem na razie zielonym. Później będziemy się przyłączali na czerwony i taki okulny pomarańczowy, żółty. Więc zamek Książ. Śmieszna odległość. Wczoraj, jak widzieliśmy, 55 minut śnieżka. Okazało się, że zajęło nam to przeszło 2 godziny. Tutaj mamy 45 minut, więc wydaje się śmiesznie blisko. Znalazła się tablica do Książańskiego Parku Krajobrazowego, co teraz czyli nasze wejście tutaj oficjalnym i ładnie zareklamowanym. Udajemy się tam i widzimy już ładne oznakowania, w miarę nawet świeże, szlaku czerwonego, czyli pasuje mi, bo ja od początku czerwonego szukałem, a znalazłem zielone.
i zielonego, którym tutaj doszliśmy do tego parku. Więc idziemy. Znalazła się tablica powitalna. Początkowo zobaczyłem, że ładną mapą, bo była kolorowa, no to pomyślałem, że taka ładna mapa. Albo jestem jakiś głupi od paru dni, albo te mapy są nie do końca tak czytelne, jakby powinny być. W każdym razie nie będę pokazywał tej mojej mapy, bo ona, mówię, ta skala 1 do 60 tysięcy i oznaczenia mi się tutaj, w domu się dobrze to oglądało, a tutaj w terenie ja z tą mapą, szczerze mówiąc, walczę i mi się nie widzi. Zaczynamy mniej więcej gdzieś tutaj, od południa, od strony Wałbrzycha. Trasa będzie pętlą wzdłuż wąwozu rzeki, której ja tu szukałem, jak ona się nazywa, na P, wyleciało mi z głowy, bo to nic takiego wchodzącego w Ryn. W każdym razie będziemy sobie tutaj szli. Tutaj są oznaczenia starego, powinno być to stary zamek książ z platformą widokową. Po lewej stronie wąwozu Książno, o, to przynajmniej nazwę wąwozu znamy. Udamy się do zamku książ i następnie stroną obejdziemy tą rzeczkę na P i zejdziemy tutaj pętelką z powrotem na miejsce, z którego przybywamy. Więc trasa sprzyjająca jeździe samochodem, bo zaczynamy i kończymy w tym samym miejscu. Okej. Jest ruiny starego zamku książ, dotarliśmy. Ja się zastanawiałem, jak ugryźć ten temat, ponieważ jako że 2 lata planowaliśmy tutaj wypad na Dolny Śląsk, to ja się dużo naczytałem, naoglądałem i w sumie przedstawienie takiej typowej historii to byłoby powielaniem internetu, więc zacznę może urbexowo. Mianowicie jeżeli... A zacznę urbexowo, tylko sobie przejdźmy, żebyśmy rzecz, o którą mówili, mieli przed oczami. Jak to przerwę. Nie zepsuje, to będzie ładnie. Przerwa. Laps drugi, wejście drugie, bez ludzi. Ja się zastanawiam, jak zacząć ten temat, więc tak, urbexowo ten zamek potraktujemy, ponieważ o ile komuś by się mogło wydawać, że urbex to jest nowoczesna maniera ludzi, którzy nie mają już pomysłu i wydziwiają. Mówię to oczywiście prześmiewczo, bo jesteśmy wielkimi fanami urbexu. To nie jest najnowszy wynalazek. Ten zamek przez większą część swojej historii był tak zwaną ruiną historyczną. On służył tylko za to, że był ruiną. Ale po kolei dlaczego tak się wydarzyło? Taki normalny, prawdziwy zamek, to tutaj są podania, że on był między IX i X wieku, był jako gród zrobiony. Później mamy Bolka Surowego, totalnie obsadzanie brzmiący władcy, tutaj ten Śląsk to są nie moje regiony. My mamy naszego Sambora w Trzewie i jest dobrze, a tutaj właśnie są Bolki. Więc Bolko pierwszy Srogi miał tutaj siedzibę, on zbudował taki pierwszy normalny zamek, który pełnił funkcję zamku. Tylko to trwało dosyć krótko, ponieważ on ten zamek wybudował tutaj w XIII wieku, tam chyba 1200 któryś rok zaczął to budować, a następnie w XIV wieku, XIII albo XIV wieku przeniósł swoją siedzibę gdzieś indziej i ten zamek stracił jakby, no, przestał być miejscem zainteresowania. Dalej, ten zamek podupada już w XIII wieku, mało tego, jeszcze w wieku XV zostaje zdobyty przez husytów. Tak, w XV wieku ten zamek pełnił funkcję bazy wypadowej dla bandytów, rabusiów. W końcu jak już przegięli pałę, to zostali tutaj pokonani i od XV wieku ten zamek jest ruiną. Jest ruiną taką niewykorzystaną do wieku XVIII. W Hochbergowie, jako że dobrze im się wiodło, jak wcześniej wspominałem na wcześniejszych materiałach, częściej tutaj tą okolicą, Hochbergowie w romantycznym nastroju arystokracji zgłosili projekt rozbudowy i odbudowy tych ruin w formie ruin. To miało być miejsce, do którego się przyjeżdża odpocząć i w takim to miało być takie romantyczna ruina. O. Decyzja o budowie tych ruin, czyli wyjścia tego zamku zrujnowanego z poziomu kibla do tego, żeby arystokracja w tych ruinach się ładnie miała bawić. Ta budowa tych ruin trwała od 1790 do 1794 roku. I od tamtego miejsca była takim urbexem dla arystokracji z nieopodal położonego zamku książ, no i wszystkich zapraszonych tutaj gości. Więc ona, jeżeli by... To jest ruina, która ma swój styl architektoniczny. Ten styl tutaj to jest eklektyzm, ponieważ na bazie ruin tutaj zrobionych skonstruowano ruiny nowe i dobudowywano w różnych stylach architektonicznych, tak żeby to było ładne, żeby się arystokracji podobało. I tutaj spacerowo, jak i łódkami arystokracja z Książa przyjeżdżała się bawić.
Monika dzisiaj nie ma fajnej roli, bo jest statywem, więc ja sobie wesoło będę korzystał z kików i sobie chodzę i pomagam, a Monika ma aparat w jednej ręce i kiki nieużywane w drugiej, więc ja tutaj czuję wyrzuty sumienia, ale chciałem zrobić takie wejście na czysto do tego zamku, bez przebitek, na razie nie mam planu właśnie przebitek, tylko takie zwiedzanie na żywo, jakby się tutaj miało miejsce, bo ten materiał jest taki podwójny, z jednej strony jest troszkę taki YouTube'owy, z drugiej strony taki mój, taka pamiątka, żebym miał pamiątkę właśnie z wypadu, bo to się później też fajnie ogląda. Więc wchodzimy na ruiny starego zamku, na żywo. Ja się z tobą będę jednoczył, nie będę chodził po prostu. Różnica od naszego Malborka, tutaj gdzie my jesteśmy z północy, wszystko jest z kamienia, a nie z cegły. Nasza północ jest czerwona cała, w cegle. Znalazła się i cegła, są ceglane wstawki. To jest ruina w stylu eklektycznym. Generalnie, tam, żeby było romantycznie, dobudowywano poszczególne elementy w różnych stylach. Po prostu tak, żeby było ładnie. Więc jeżeli styl eklektyczny w wypadku ruiny nie dużo mówi, to przykładowo Teatr Słowackiego w Krakowie. To jest ładna, w całości eklektyczna budowla. Więc jest wszystko ze wszystkim tak, żeby było ładnie. No co, wchodzimy. Co się poczytałem, to ta brama, ten portal, to jest właśnie dobudowane na potrzeby bycia romantycznym. To tak, żeby się arystokracji podobało. Ale bardzo ładnie, no widać, że faktycznie, wyobraźcie sobie, że jest tutaj czysto, pozawieszane jakieś lampiony, noc, muzyka, gra, orkiestra, no rewelacja. Tylko prawdopodobnie musieli mieć tu jakieś ogrodzenia, żeby się nie zwalić po pijaku na dół. Mozart gra Eine kleine Nachtmusik. Niemcy się bawią. Symetrycznie. Symetrycznie. W troszkę gorszym stanie zachowana. Jako fan teorii spiskowych, patrzę, czy nie ma nigdzie oznaczeń masońskich. Nie ma. U nas na północy oznaczeń masońskich jest dużo w takich budowlach z XIX wieku przykładowo. Tutaj żadnych opatrzności nie widać. Cyrków i pielni. Fajnie jest tu przede wszystkim, że nie ma śmietnika, nie? Bo zazwyczaj to jest problem, jak jesteśmy w takich ruinach, że jest syf. Ale tutaj ani nie walimy oczem, co jest zaskakujące. Na kamerze takich rzeczy zazwyczaj nie czuć. Ale też nie ma śmieci, więc fajnie. Thank you.
Zbliżamy się do pierwszego punktu widokowego na ścieżce Hochsbergów, który jest położony tutaj właśnie przed zamkiem, ruinami starego zamku. Jestem ciekawy, czy to jest już moment, w którym zobaczymy pierwszy widok na zamek Książ, ten właściwy, ten taki ładny, duży. Mhm. Teraz. No i jesteśmy na punkcie widokowym, no i niestety nie ma się tu po co przyjeżdżać, nie ma tego zamku, usunęli go, mamy widok na bloki Wałbrzychu, jakieś kominy, więc no, za długo się tu zbieraliśmy i nie udało się w końcu zdążyć przed zabraniem tego zamku. Jest po tej stronie. Jest, super wygląda, jest po tej stronie, tylko że te drzewa trzeba by wyciąć w tym parku krajobrazowym. Zabudowania widać wejście do zamku Książ. Tam może jak się wychyliła, albo ręką się wychyliła, albo w ogóle wyjść za ogrodzenie. To widać już po raz pierwszy, widzimy na żywo zamek Książ. Zoomujesz? O. Więc to jest ten, taki po lewej stronie jest właściwy zamek. No jest lato generalnie, więc podejrzewam, że jakbyśmy byli poza sezonem, to byłoby przez gałęzie widać więcej. Ale i tak wygląda już fajnie. Mhm. Przypomniała mi się nazwa rzeki, się nazywa Pełcznica, tylko z tą rzeką jest troszkę coś nie tak. Ja nie wiem, może to jest kwestia, że na północ mamy bardziej nawodnioną. W każdym razie chciałem tutaj uskutecznić nasze pomerdanie ręką w nowej rzece, w nowym regionie. No i będziemy, póki co chyba musimy się wstrzymać, bo tej rzeki jakby troszkę nie ma. Chyba, że to jest jakiś, chociaż nie, no tutaj według mapy to ona idzie, ta Pełcznica. Udajemy się teraz na Szlak Żółty i przede wszystkim się spodziewamy zobaczyć mega fajne widoki, więc ja wreszcie nie będę pompował głowy historycznymi jakimiś rzeczami, bo jestem przypompowany i mam nadzieję, że będzie fajnie można pokazać właśnie to, na co ja się tak od 2 lat, jak tutaj planowaliśmy jechać, nastawiałem. To przyznam, że też jest niezłe zderzenie z rzeczywistością, bo ja się tutaj strasznie miałem okresy na temat tego Dolnego Śląska i przez to, że w zeszłym roku nie poszło, to już miałem tą wycieczkę tak od godziny do godziny zaplanowaną, że takie śmieszne teraz zderzenie wyobrażeń o miejscu z rzeczywistością, że wreszcie się tu jest. Ale jak najbardziej, szczególnie w tej pośnieżce, to nasze ten oczekiwania nie są zawiedzione, nie? Ja przepraszam, ja się pomyliłem, ja nie jestem stąd. Znalazła się rzeka, ta Połucznica, ona sobie tam płynie, wygląda godnie, nic jej nie brakuje, jest wszystko z nią ok. Ja się pomyliłem, to ona na razie będzie bardziej słychać niż widać. Ja się pomyliłem, bo to wygląda na to, że tutaj są jakieś deszczowe dopływy i po prostu to jakieś błotko sobie spływa chyba jak jest więcej. Więc od razu sprostowanie, że ja już wiem, że mnie się pomyliło. Idziemy szlakiem żółtym dalej, więc rzeka jest na dole, ściany wąwozu są wysokie. Mamy co, jako pierwszy event mamy mostek. Najfajniejsze jest to, że jednak będzie merdanie w rzece, jak tylko gdzieś tam się na dole znajdziemy. Świecka tradycja, w świeckiej tradycji stoi się zabez. Dobrze, że jest, bo byłoby stromo. Teraz. I tutaj zaczniemy przejście fajnym kawałkiem. Ja oczywiście w internecie jak się szykowaliśmy do urlopu, to sobie obejrzałem, że coś takiego mega tu fajnego jest. Więc to też jest rzecz, której u nas nie ma. Więc tutaj zaproszę na przejście sobie na żywo. Bardzo chyba malowniczym z tego co widzę kawałkiem tego, z tej ścieżki. Patrz pod nogi i kadruj ładnie. Leciłem w rzeczy ten kijek? Mm. Na dole fajnie jest stromo, rzeka od razu jakby tam polecieć na twarz. U góry już mamy skałki pionowe. Wbudowany lęk wysokości, ale gdyby to była zima teraz przykładowo, nie? No, ale nie jest.
O, na cztery kijki idziemy, nie? To jest, tutaj jest już, o, sześć nóg, jedna kobieta. O, jest dobrze. Poręcze dla ludzi z lękiem wysokości, gdyby była zima. Kolejne wejście, bo znaleźliśmy, no idziemy i jest następna fajna rzecz, którą no na pewno sobie na pamiątkę trzeba muszę zostawić i sfilmować. Czyżby szlak się kończył z litą skałą? O, ale to w ogóle jest magicznie. Czyżby szlak się kończył litą skałą? To jest coś fajnego. Idź pierwsza. W razie czego będziemy mieli przynajmniej nagranie. No. A gdyby była zima? Lęk wysokości to nie paranoja. Deski się śmiesznie, deski się uginają. Tutaj jest deska złamana, ale to nie ja złamałem, ona już była, więc nie ponoszę kosztów. Ale mógłbym ponieść koszty zdrowotne, jakby to się pode mną urwało. Gdyby była zima, no to tu widzę, że są poręcze, to fajnie. Mogę się skupić na poręcze, a nie patrzysz w prawo na spadek. Miejsce sprzyja zadumie. Koniec zadumy? To była szybka myśl. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy tam gdzieś zejście i będzie można zamerdać ręką. Mhm. Nie wiem, jak będzie dalej udało nam się znaleźć, dojść do zejścia do rzeki. Więc to jest ta chwila, nowa świecka tradycja, idziemy pomerdać. Tylko nie ma powodu, żebym ja nerdał ze wszystkim. To nauczeni doświadczeniem sprawdzamy. Zamek, zegarek się trzyma. Na klamrę się trzyma. Dobra. Połucznica. Połucznica zaliczona, więc oficjalnie taki ten kluczowe zwiedzanie Dolnego Śląska uważam za bycie, że jest w środku. Jak najbardziej się rozkładało, jest fajnie. To co, idziemy tego zamku dalej szukać, nie? Yep. Tego ładnego, dużego. Aha. Ja w Sokołowsku dwa materiały temu wspomniałem o tym, że Hochbergowie kupili tutaj te ziemię w 1509 roku. Później się chwilę zawahałem i powiedziałem, że no i kilkaset lat rządzili. Ale to dlatego, że nie sprawdziłem, do kiedy oni tutaj byli. Znalazłem historię, tą tablicę historyczną, znaleźliśmy tę tablicę historyczną. I tutaj właśnie doczytałem, że Hochbergowie rządzili tutaj, sobie wyobraźcie, aż do 1941 roku. Więc no, linia rodowa niesamowita. Ja nie pamiętam, kim była moja prababcia, nie pamiętam, ja tego nie wiem. A tutaj mamy ród, który prawie pół tysiąclecia, 400 lat rządził i utrzymywał ciągłość tej władzy. 30 listopada 1941 oficjalnie Hochbergowie przestają tutaj rządzić. Też widać fajne historyczne te ryciny zamku, jak było faktycznie, mogło być romantycznie. To a propos tych ruin, że sobie te wycieczki robili i sobie zwiedzali tutaj dookoła, żeby było ładnie i romantycznie. No XIX wiek był fajny, dla bogatych na pewno. Okej. Okej, tutaj przechodzimy do następnego ważnego miejsca tutaj na tej ścieżce Hochbergów, mianowicie
mostek przez rzekę. W związku z tym jesteśmy w połowie naszej pętli. Za mostkiem będziemy się udawali powolutku ścieżką w kierunku Zamku Książ, więc zobaczmy sobie tutaj ten moment przełomowy, gdzie przerzucamy się na drugą stronę rzeki. O, ładnie malowniczo. Tam jest ciemno, tam nie jest malowniczo, ale tam jest jasno, tam jest coś malowniczo. I dalej trzymamy się szlakiem czerwonym ścieżki Hochbergów. Zanim przejdę do tematu, to w momencie jak się tutaj w sierpniu zatrzymujemy na tej ścieżce, to jesteśmy w całości zjadani przez komary. Jest tragedia, więc ja powiem na szybko. Zbliżamy się do powolutku w planach naszych urlopowych do odwiedzenia niemieckiego UFO w górach Sowich, czyli obiektów komplektu Riese, olbrzym po niemiecku. I tutaj już pierwsze napotkanie się na tę tematykę. Mianowicie mamy tutaj tablicę informacyjną, tajemnicę II wojny światowej, więc już się robi fajnie. Nie tylko w górach Sowich ten kompleks Riese był robiony, również z tego co sobie doczytałem. Historia jest tak gigantyczna, że absolutnie nie ma sensu, żebym ja to wkuwał na blachę i teraz robił wykład, więc idea taka jest po prostu, że na Zamku Książ też prace w ramach tej przebudowy i budowy komplektu Riese też były prowadzone. I tutaj są jakieś tajemnicze. Zaraz pokażę. Ja przeczytam, tak. Widoczne w głębi lasu, po lewej stronie od tablicy u stóp wzgórza pozostałości po barakach są efektem tajemniczych prac, jakie były prowadzone na zlecenie organizacji Todt Riese, zarówno w Zamku Książ, jak i w jego okolicy. Więc niemieckie UFO już się powolutku zbliżamy. Plan na niemieckie UFO to jutro Góry Sowie. Ale już mamy pierwsze takie oznaki, że ten temat zaczyna nas powoli dotykać. Kolejny punkt eventowy, mianowicie pomnik przyrody Cisbolko. Nie to, żeby mi akurat duże drzewa pomnikowe robiły, no ale na mapie jest zaznaczony. Obchodzimy, jest zaznaczony, jest napis, no to chyba wypadało się zatrzymać i sobie tutaj taką pamiątkę też nagrać. Jaki jest cis, każdy widzi, tak? No ale przy tym wieku sama mówiła, żebyś go nie rozpoznała, no że nie, to cis, nie? Tak przychodzą. No nie, diabli wiedzą. No. Tutaj widać, że jest utrzymany też szkieletami, rurami takimi metalowymi, żeby się nie obalił, zdaje się. Idziemy dalej, następny w kolejności jest Zamek Książ. Tu nie ma wyboru, trzeba kręcić. No, to dotarliśmy na Zamek Książ, trzeci w Polsce największy zamek. Liczymy na to, że na dziedziniec da się... Stój. Stój. Ja próbuję Cię wykadrować. Dobrze. Już. Liczymy na to, że na dziedziniec uda nam się wejść za frajer i nie będzie trzeba płacić. Dzięki Januszowo. Co, próbujemy. Potęga tyle lat oglądania tego na zdjęcia. Historia tego jest olbrzymia. Ja nie udaję, że nawet nie próbowałem tego na pamięć wbijać, no bo to już naprawdę można sobie na Wikipedii doczytać. Nie ma sensu katować pamięci, można się pozapytać pięknymi widokami, jak się jest tu na miejscu. Thank you.
powiedział wtedy, że... Jak się dotarło do celu podróży, to wypadałoby no, powiedzieć coś więcej niż dotarliśmy i jesteśmy. Więc tak, ja wiedziałem, że jak tutaj jedziemy, to ta ścieżka Hochbergów będzie fajna ze względu na to, że będzie można na ten zamek popatrzeć sobie z różnych punktów z zewnątrz i robił petarda wrażenie. Tutaj jest bardzo ładnie, bardzo zadbanie, że tak powiem dyplomatycznie, tylko nic tutaj po prostu za duży na ogarnięcie. On stoi na skałce, więc nie możemy sobie podejść, że tutaj z lewej, ani chyba z prawej strony, z tego co widzę, żeby tak jego bryłę zobaczyć z kilku punktów widzenia, więc no ile bym zdjęć nie robił, to cały czas się robi po prostu tutaj zdjęcie na front. Są mega duże kolejki do zwiedzania, takie Uber, więc w planie nie było wchodzenia. No my po 5 latach historii do takich zachowawczych już zabytków jakoś tak niekoniecznie. Wolimy jakieś urbexy, nie? Takie, że tak troszkę niezabezpiecznie niż tak elegancko. Więc jak najbardziej dalej na szlak i będziemy sobie dalej te regiony tu obchodzili. Jak jedziemy z Warszawy, no to widać, bo to jest tym, gdzie ten kościół taki biały, wiatraki stoją. Ładne. Potęga jest, jak najbardziej. Tylko właśnie no tutaj mamy wejście cały czas tylko na tą ścianę frontową i nie za bardzo jest gdzie się ruszyć. Jest taki pomysł, że wszyscy od wejścia udają się tam, my też w tej osi poszliśmy, a ja teraz wychodząc zwróciłem uwagę, że nikt nie idzie tam, nikt nie wbija tam. Może też jest coś ciekawego. Zobaczymy coś z boku. Jakaś informacja o pobieraniu opłat? Brak. Śmiechowo, tutaj nikogo nie ma, a tu jest taki ogród pod przyzamkowy, podzamkowy. Obserwatorium. Myślę, że tutaj więcej byłoby widać we wrześniu, jak spadną liście, bo teraz już wszystko zarośnięte. O, czy tutaj z tej wieżyczki coś będzie widać? Nie widać. O, nie jest dobrze, też nie widać. Księżniczki też nie ma. Nie ma kogo ratować. No. To jeszcze jedno spojrzenie, takie ostatnie sobie na zamek przed wyjściem. Tamten był ładny park, fajny, pusty. I idziemy dalej na szlak, bo czas goni. Co, plan jak wygląda dalej? Plan wygląda dalej tak, że idziemy, szukamy szlaku zielonego zamków piastowskich i nim po drugiej stronie tej ładnej rzeczki, znowu nazwę zapomniałem, będziemy schodzili pętelką z powrotem do miejsca, w którym zostawiliśmy samochód. Miejmy nadzieję, że tam jeszcze jest. Tutaj mamy kolejowe ślady, kolejne do dolnośląskie. Tutaj się cieszą, że impulsy wjechały im do Newag Impuls, tak. Więc ja nie ukrywam, że oryginalny pomysł to polegał na tym, że będziemy właśnie poruszali tutaj kolejami. Niestety ten czas, w którym jesteśmy, jest kłopotliwy. Dalsze jazdy i poleganie na pociągach też są jest kłopotliwe. Już parę razy doświadczyliśmy, że to nie działa tak, jak zaczęło fajnie funkcjonować jeszcze parę lat temu. Więc samochód w te rejony okazuje się, że jest bardziej elastyczny i jest wygodniejszy. Cywilizacje i ludzi zostawiamy standardowo za nami i znalazłem pierwszy znacznik naszego nowego szlaku. Wchodzimy w trakcie, więc to nie jest początek, ale mamy szlak zielony. Pożegnaj się z Państwem. To znaczy z Państwem, z tamtym Państwem, tam z tyłu i idziemy. No i po drugiej stronie wąwozu charakter ścieżki jest troszkę inny niż po tamtej stronie wąwozu. Ja się mniej boję, bo jest mniej urwań w dół do rzeki, żeby spaść. Za to jest dosyć skaliście i znowu idziemy po kamieniach. Więc dobre buty to podstawa. W moich adidaskach takich zwykłych byłoby słabo, ale tutaj mam swoje wytestowane. Trzymanie jest fajne i kamieni pod nogami nie czuć. Więc tutaj idą cały czas skałeczki. Fajnie. Tak jak ostatnimi czasy wspominam, to czasami droga jest fajniejsza od celu. To znaczy, no cel też był fajny, tylko że trafiliśmy na... Chodzi mi o to, że doszliśmy do punktu widokowego na zamek książ, więc chyba będzie fajny widok. I więcej tego zamku zobaczymy z odległości niż na miejscu. Trochę więcej, naprawdę powinni powycinać te drzewa. Podejrzewam, że po sezonie, jesień, zima, to jak najbardziej widać tutaj więcej.
Ale tutaj przynajmniej widzimy go lekko z boku. Jak byliśmy na miejscu, no to tylko jedna frontowa ściana, a tutaj tak widać troszkę inaczej. Łącznie z tym też, jak wysoko jest na skarpie, na wzgórzu położone. I kolejne ładne widoki. Ta strona ścieżki jest... No, znowu wysoko. Ta strona ścieżki jest wyżej niż tamta była. Tamta prowadziła bardziej nad rzeką. Tutaj ewidentnie możemy się cieszyć uginającymi się pod nogami dyskami. I od strony geologicznej jest ciekawsza. Jak dla mnie, tutaj powtórzę jeszcze raz, że plus naprawdę za te poręcze. Powiem, że czuję się bardziej komfortowo, jak się można ich chwycić. Następne fajne coś. Idziesz. Mostek. Najbardziej oryginalnie poprowadzony szlak. A, lepiej się trzymać tym metalowym spożniem niż środkiem deski. Ładko, deski są ażurowe, a jak się spojrzy w dół, tylko nie patrz w dół. Ładnie zamykamy naszą pętlę. U góry pętli kilka minut temu, dla Was kilka minut temu przechodziliśmy, robiąc ją jakby z górnej części. Przez zamek Książ drugą stroną rzeczki wróciliśmy i teraz, żeby ją zamknąć i ponownie połączyć się ze szlakiem czerwonym u góry, to właśnie przeszliśmy teraz przez ten mostek i niestety zła wiadomość, dla nas zła wiadomość, długo schodziliśmy w dół, żeby to wszystko teraz odrobić, no przynajmniej są schody, no ale to i tak nic fajnego po tylu kilosach, że teraz musimy dygać do góry pionowo do góry schodami. I niniejszym pomysł na dzień dzisiejszy, czyli pętla ścieżki Hochbergów, została zaliczona. Teraz możemy popatrzeć, gdzie jest pineska, bo gdzieś zostawiliśmy w dziwnym miejscu samochód, naprawdę w dziwnym miejscu. Tak się dziwnie czułem, jak go zostawialiśmy, że chyba trochę to miejsce jest takie troszkę nieturystyczne. Tak płasko, taka cisza, taka spokój. Kto by pomyślał, że za linią tych drzew jest tak ciekawie. Dziwne miejsce na samochód polegało na tym, że jechaliśmy od Wałbrzycha tak bardzo do góry Wałbrzycha, aż patrzyłem, że się Wałbrzych jakby, aż ulica, ostatnie ulice, więc zjechaliśmy z dobrego asfaltu na zły asfalt, ze złego asfaltu na drogę gruntową, teraz przez jakiś mostek, gdzie nie byliśmy pewni, czy nas udźwignie i zaparkowaliśmy tu, gdzie już ostatnia możliwość jazdy samochodem od południa Wałbrzycha w kierunku tego Książęcego Parku Narodowego Krajobrazowego, aż się skończyła. Więc po prostu tak daleko, jak mapa pokazała, że można tutaj przyjechać, to przyjechaliśmy, koło jakiegoś gospodarza zostawiliśmy samochód. No i co? No stoi całe szczęście, więc nikt go nie zabrał. Swoją drogą parking u góry przy zamku w Książu kosztował 20 zł. Tak jednorazowo, nie za godzinę czy coś, tylko tak jednorazowo. Za Śnieżkę kuman 20 zł, cały dzień, ale tutaj akurat tak wydaje mi się, że każde takie miejsce, to na chwilę obecną, to jest jedna wielka skarbonka, żeby zabierać ludziom kasę. Tak, no i chyba dziękujemy za materiał, no bo już zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, więc teraz pora na nagrodę. Jedziemy coś jeść.